Rok 2023 bez nowych inwestycji i z dużymi cięciami. Zgodnie z ustawą 15 listopada prezydent Rafał Brudzki zaprezentował projekt budżetu na 2023 rok, który będzie budżetem trudnym, o czym świadczyć może planowany rekordowy deficyt na poziomie ponad 364 milionów złotych. Prezydent Rafał Brudzki za główną przyczynę wskazuje zmiany wprowadzone przez Polski Ład w finansach samorządów. Finanse samorządów załamały się w ciągu ostatnich 2 lat i podobnie z Bydgoszczy mamy dużo mniej środków finansowych niż mieliśmy. Skarbnik Piotr Tomaszewski wprost mówi, że rząd zmieniając zasady finansowania okradł samorządy w świetle prawa. Do tego dochodzą koszty inflacji oraz konieczność podniesienia płac pracownikom z uwagi na wzrost płacy minimalnej. Znaczy, że rząd zabiera nam dochody do siebie, do budżetu państwa po to, żeby samorządy podwyższyły opłaty mieszkańcom, tak? No jak inaczej to rozumieć? Bo to, że zostały te dochody przekierowane do budżetu państwa, to chyba nie jest dyskutowalne po przedstawieniu tych danych. Prezydent, odnosząc się do wypowiedzi premiera, iż samorządy rzekomo zyskują, stwierdził, że ktoś kłamie. Albo premier, albo on. Ktoś kłamie. Albo Brudzki, albo Morawiecki. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Jestem do dyspozycji, jestem w stanie stanąć z każdym z obozu rządzącego, od premiera, zaczynając przez ministra Schreibera, przez radnych. Żeby domknąć budżet w 2023 roku, ratusz chce ograniczyć o prawie połowę wydatki na promocję. W rezultacie nie odbędzie się kolejna edycja steru na Bydgoszcz. Miasto nie wesprze także juwenaliów oraz nie zorganizuje Sylwestra. Rezygnacja ze steru na Bydgoszcz ma przynieść ponad 600 tysięcy złotych oszczędności. Oszczędności w każdej dziedzinie miasta. Rezygnujemy na jeden rok na razie ze steru na Bydgoszcz. To jest wydatek kilkuset tysięcy złotych, ale po prostu nas na to nie stać. Nie wiemy, jakie środki ratusz planuje wydać na biuletyn Bydgoszcz informuje. I tak szczegółowo nie jestem w stanie odpowiedzieć. Także jeżeli już, to zachęcam do tego typu bardzo szczegółowe pytania, bo to wszystko jest w danych, które zbierał pan skarbnik i tworzył zagregowany obraz budżetu, ale no tak pod ręki to nie jesteśmy w stanie podać tego. Gdyby przyjąć stawki z roku bieżącego, to na samo wynagrodzenia biuletyn wydaje przeszło 270 tysięcy złotych. Z kosztami druku będzie to przeszło 350 tysięcy złotych, czyli ponad połowę kosztów organizacji steru na Bydgoszcz.